Witam serdecznie. Tydzień Sakiewicza. Dzisiaj moimi gośćmi są Jan Pospieszalski, Telewizja Polska. I Gazeta Polska Codziennie. I Gazeta Polska, to ważne, że pamięta. Cezary Gmyz, Telewizja Republika i do rzeczy tygodnik. Czasami również Gazeta Polska Codziennie, ale jako gościnny autor. I Jerzy Jachowicz, Nestor Polskiego Dziennikarstwa, tygodnik sieci. Jeden nie jest telewizji. I Radio Wnet. I Radio Wnet. Tak swego czasu. Panowie, same zmiany. Premiera, wejście premiery, piękna kobieta, wszystko się zmienia. CBA uczciwie zamyka skorumpowanych urzędników. Prokurator Seremet powołuje grupę, która będzie ścigać skorumpowanych urzędników. Minister, wiceminister obrony podaje się do dymisji. No, normalny kraj. No, cała rekonstrukcja naszego gabinetu to jest zabieg stricte PR-owski, który zresztą się nie powiódł. To znaczy ten teflon, który otaczał Donalda Tuska i który nie pozwalał go krytykować, zaczął wreszcie kruszyć, bo nawet media rządowe, lewicowe, takie nazwijmy, jak Gazeta Wyborcza czy Radio Tok FM, skrytykowały ten sposób rekonstrukcji rządu i wydaje się, że było to działanie przykrywkowe, które miało w dużej mierze przykryć afery właśnie związane z rządem, a myślę, że to jeszcze nie koniec, bo czai nam się duża afera związana z zakupami uzbrojenia. Na razie zdymisjonowany został generał Nosek, a do dymisji podał się generał Skrzypczak, więc po prostu wali się i pali. Ja tutaj nie wspomnę o takiej drobnej aferze, którą może być przypomnieliśmy, ale dodając sporo nowych elementów. W Małopolsce światłowody, mamy małą spółeczkę za 2 miliony, tak, spółka jest, dostaje kilkadziesiąt milionów, ale już jest za 2 miliony sprzedana. Ja powiem szczerze, ja doceniłem kunszt tych ludzi. To znaczy, do tej pory kradziono tak, że spółkę trzeba było obniżyć wartość i tak dalej. A tu nie, bierze się specjalnie małowartą spółkę, kupuje, ale już ma przyznane pieniądze. Nie, przypomnijmy, z budżetu publicznych pieniędzy wpompowane są środki, po czym kupuje się to w momencie jak płyną, ale jeszcze nie ma na koncie spółki, w związku z tym można ją wycenić dużo, dużo mniej. A środki, które są wpompowane, są kilkadziesiąt razy większe od wartości tego zakupu. To jest fajna rzecz. Ale początek tej dyskusji i te zmiany trochę mi przypominają to, że my egzystujemy w takim lekko zaczadzeni, w takim znaczeniu, że rząd, który dokonał tej rekonstrukcji, tam różne rzeczy, że osaczył nas do tego stopnia, że jakby poza to nie potrafimy wyjść. Że to, że ale musimy uznawać, że ta rzeczywistość jest obowiązująca, tak. Jedyna, jaką mamy do opisu. A są ludzie, którzy potrafią się od tego oderwać i którzy naprawdę widzą dalekowzrocznie i nie są niewolnikami tego, co na przykład o czym mówił Czarek. Tu mam na myśli panią Magdalenę Środę, która naprawdę sięgnęła bardzo wysoko i wreszcie przekroczyła te granice zaścianka. Prawda? Tej doczesnej doraźności. Tak. I co pisząc, pani list, no, pisząc list do papieża o to, że polski kościół jest przeszkodą do postępu cywilizacyjnego. Wiesz, ja pamiętam dokładny cytat. No. Bo ja nieuważnie czytałem. Nie, że to jest szaleństwo nienawiści. Rozpętane zostało szaleństwo nienawiści wobec tych, którzy są zwolennikami i zwolenniczkami równości i sprawiedliwości. Czyli są kilka jest rzeczy znamiennych. Ja w czwartek próbowałem się porozumieć z panią Magdaleną Środą i nawet odebrała telefon. Zapytałem ją, czy ona jako autorka listu chciałaby dalej rozmawiać o tym, jakoś wytłumaczyć, stworzyć pewną egzegezę świecką, katechezę do tego, co miał autor na myśli. To ona powiedziała, że ona nie jest autorką tego listu. Że to Kongres Kobiet. W związku z tym, kto w Kongresie Kobiet nosi długie spodnie? Na pewno Dorota Warakomska i na pewno Henryka Bochniarz. Żadna z nich nie chciała tego listu komentować, dając do zrozumienia, że to właściwie Magdalena Środa. Czyli dzisiaj na razie mamy problem taki, że nie mamy autorki listu. Do komu ma papież odpowiedzieć? Ale mamy adresata. Mamy adresata. Adresatem jest papież Franciszek i one zabiegają o spotkanie. Ostatnie słowo Magdalenie Środzie. Nie, o Magdalenie Środzie nie może być ostatniego słowa, ponieważ jest to tak barwna postać, jak ona nie ustaje w wysiłkach, żeby nam dawać różne ciągłe nowe inspiracje do komentarzy i do obserwacji. Jeszcze nie raz. Jeszcze na pewno
no, nieraz nas zaskoczy. Natomiast tu nas absolutnie nie zaskoczyła. To, co jest najbardziej przewrotne w tym takim absolutnie stalinowskim numerem, w tym fakcie napisania listu do papieża Franciszka, otóż technika łapaj złodzieja, znaczy niezwykle agresywny front, ukryty bez mandatu demokratycznego, bez jakichkolwiek umocowań prawnych, instytucjonalnych, ubrany w szaty ekspertów, wymusza na instytucjach państwa w sposób formalny i nieformalny, częściej nieformalny niż formalny, bardzo poważną zmianę kulturową i cywilizacyjną, jaką jest aplikowanie w 10 czy 15 różnych miejscach naszego życia publicznego zmiany, bardzo poważnej zmiany dotyczącej postrzegania płci, dotyczącej... ale to jest naprawdę na różnych polach, bo to są tak, ze 3 lub 4 ustawy sejmowe, czyli o wychowaniu seksualnym, ustawa o tak zwanej antydyskryminacyjnej, czyli o dostosowaniu niektórych przepisów do Unii Europejskiej, i to jest w końcu ustawa o uzgodnieniu płci, realizowana przez Krzysztofa Bęgłowskiego, chwilowo udającego Annę Grodzką, tak? I są 3 ustawy sejmowe. To jest konwencja o tak zwanym przemocy, czy przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, która wprowadza język kompletnie inny, kompletnie nowy. To są zalecenia WHO dotyczące edukacji seksualnej, które wczoraj, w czwartek miałem okazję pokazać w telewizji, dotyczące, że 4-letnie dzieci muszą być uczone, jak się masturbować. Ja bardzo ciekaw jestem, jak nauczycielka w przedszkolu ma powiedzieć to, co chodzi, Jasiu, teraz pójdziemy do toalety i pokażę ci, jak to się robi. To w Monty Pythonie swojego czasu był taki skończ. Dobra, tylko to nie jest Monty Python, to jest na poważnie. Znaczy 4-letnie dziecko będzie uczone przez nauczycielkę w przedszkolu o tak zwanej płci kulturowo-społecznej, a 12-letnia dziewczynka będzie uczona negocjowania w celu uprawiania przyjemnego i satysfakcjonującego seksu oraz używania prezerwatyw. Tak? I teraz tak, w momencie, kiedy pojawia się nareszcie w kręgach konserwatywnych, a nie tylko w kręgach konserwatywnych, a również w łonie samego Kościoła. Pojawiają się wypowiedzi, biskup Jędraszewski, ksiądz Oko, ksiądz profesor Tomasz Gus i tak dalej, Tadeusz Gus, wypowiadają się na tym, organizują konferencje, są spotkania, przyjeżdżają autorzy z Zachodu, jak Gabriele Kuby, jak pani Peters, i mówią o tym, jak to zagrało, jak to zadziałało w krajach Zachodu, tak? Jak zniszczyło tą kulturę. I pojawiają się refleksje, konferencje naukowe na ten temat, pojawiają się publikacje w Polsce, to Magdalena Sieroda, Warakomska, pani Bochniarz i tak dalej ponoszą wielkie ajwaj, łapaj złodzieja, jest o rozpętane szaleństwo nienawiści. Czyli próba naukowej analizy tego, z czym mamy do czynienia, rodzi taki rodzaj agresji, tak? Rodzi, tak, że i one nazywają to szaleństwem nienawiści wobec nich, czyli nawet nie wolno opowiedzieć, nawet nie należy analizować nie tego, bo ma być, nie to, można dyskutować, nie to jest ma poza tolerancji poza, dla wrogów, tak. Tolerancji. Czyli to jest ten stalinowski, ale jest przyjemniejszego i spokojnego, czyli do rekonstrukcji rządu. No, przepraszam, tylko żeby nie było tak defetystycznie, uważam, że one przysłużyły się całej sprawie, to znaczy wprowadzenie na nowo na agendę tej rzeczy i z takiego grubego C powoduje coraz większy opór środowisk. Jednak te 500 000 podpisów, które zebrała Kaja Godek, 1 000 000 podpisów elbanowskich i tak dalej, to jest budzenie się środowiska konserwatywnego, rodziców, którzy wiedzą, że ze strony Unii Europejskiej jedzie ten walec, no ta historia dotacji, że dostaniesz dotację z Unii Europejskiej, z Funduszu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod warunkiem, że będziesz miał całą tą politykę równościową we wniosku, tak? Już nie mogę tego słuchać, jestem rodzicem małych dzieci. Ale... Wróćmy do rekonstrukcji. To jest prawidłowa reakcja. Bo ja spotykam coraz więcej środowisk rodzicielskich, które się jednoczą, zawiązują stowarzyszenia, organizują konferencje i zbierają podpisy. To ja tylko i tak jeszcze jedną rzecz dodam. I nie ma w tym to, że jest to tylko na prawicy się dzieje, bo ja znam ludzi o poglądach dość liberalnych, którzy jak czytają o tym, że o edukacji seksualnej. Albo to, że nie będzie można powiedzieć homoseksualiści agresywni, który przychodzi do ciebie, do przedszkola, żeby się zatrudnić, że go nie zatrudnisz, i on wtedy podaje cię do sądu i ty musisz udowodnić, że to nie była dyskryminacja. Wystarczy jego podejrzenie, a na tobie leży dowód, obowiązek dowodu. Taka jest ta ustawa o tak zwanym dostosowaniu niektórych przepisów. Dobra, wracając do rekonstrukcji rządu, bo do tego cały czas próbujemy wrócić, to moim zdaniem najcenniej ktoś to ujął na Twitterze, już nie pamiętam kto, że to jest chyba pierwszy przypadek, w którym szczurek wraca do tonącego grzędu, w związku z
wierzchnia Szniawolskiego z okładki Gazety Polskiej. To... W związku z tym, w związku z tym. Ja chciałbym z kolei, jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu, zwrócić uwagę na to, jak wykreowana została sztucznie rozdmuchana do nieprawdopodobnych rozmiarów jako właściwie zbawiciel Polski pani Elżbieta Bieńkowska. Ona tylko rozdaje pieniądze, nic więcej. I to nie swoje. Ale rozdaje pod warunkiem, że się skutkiem. Będzie miało we wniosku napisane politykę gender. Janku. Czyli jak autostrady mają być genderowe, tego nie wiem, ale jeszcze pomyślę. Ale jeszcze nie wiemy, jak ona te pieniądze wydaje i jakie skutki będą, bo to dopiero za kilka lat się okaże. Może ty wiesz bliżej, bo ja na razie... Też nie wiemy paru innych rzeczy. Na przykład teraz tak, zobacz. Wszyscy ci, którzy objęli teki po swoich poprzednikach odwołanych przez Tuska, mówią, że to będzie droga kontynuacji na przykład. Czyli bo jaką cholerę było zmieniać, jeżeli to będzie kontynuacja roli poprzedników? Moim zdaniem, uwaga, młodzi adepci dziennikarstwa, na przykład wszystkich mamy w Polsce na każdej uczelni wydział dziennikarstwa, w związku z tym tych młodych adeptów, tych, którzy będą chcieli za dziennikarzami, jest pewnie kilka lub kilkanaście tysięcy w naszym kraju. Polecam wam coś takiego. Mamy kolejne expose Donalda Tuska. Proszę przeanalizować pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, które to będzie teraz może piąte i porównać te expose. To jest zadanie bardzo fajne. Mamy te dokumenty, one są w sieci, wystarczy wygooglować. I druga rzecz, remanent po poprzednikach, tak? Kto zrobi, czy Donald Tusk, albo ta ekipa, która dziś obejmuje te urzędy, lada moment. Donald Tusk zrobi pani... remanent po Donaldzie Tusku, który występował tak, na poprzednim expose. Moim zdaniem to byłoby ciekawe. Mnie na przykład, do pana Wojtunika tutaj bym chętnie zwrócił, bardzo chciałbym, żeby pan Wojtunik zrobił remanent po panu Bonim. Bo tam są tak ciekawe historie, ja powiem tylko jedną, uwaga, częstotliwość dla telefonii komórkowej, która została przyznana Polsatowi, czyli przepraszam, komu? To To jest bardzo ciekawa rzecz i moim zdaniem tu wypadałoby zobaczyć, jak pan Boni tą częstotliwość, jakim prawem ta częstotliwość została przyznana. Niezwykle ciekawa, rozwojowa historia stojąca przed służbami państwowymi, przed dziennikarzami. Bardzo, bardzo, bardzo interesujący temat. Chciałbym tylko, Janku, ci przepraszam na emocje, bo to nie tylko do ciebie, ale do nas właśnie w gruncie rzeczy wszystkich, że nasze apele do młodych kadr dziennikarstwa w tej chwili kształconych na polskich uczelniach nie trafiają, dlatego że robiono rok temu taki wykaz najbardziej ulubionych dziennikarzy, najbardziej cenionych dziennikarzy. Ale gdzie robiono na uczelniach ankiety wśród tych młodych adeptów dziennikarstwa. I wiecie, kto był numer jeden? No. Boniecki bodajże, tak? Kuba Wojewódzki. No to dobrze. Drugi bodajże Tomasz Lis, trzeci Monika Olejnik. Jakbyśmy, to chodźcie, oblejemy się kolą teraz i może będziemy mieli szansę, żeby... No tak, z jednej koli to jeszcze nie, jeszcze trzeba by się kawą, coś tam przypalić na boku, to może wtedy... Ale nie wiem, bo właśnie jeszcze na chwilę wracając do tej obecnej sytuacji, do tych zmian kulturowych, które przecież każdego światłego człowieka pociągają, nie prawda? Jak idziemy ku wyższemu, ku lepszemu. To ja, Tomek, ty jesteś rodzicem, tak? Bo ja czwórki, w tobie widzę dzieci. Coś między wampirem a zombie. To taki... cytat z dzisiejszej codziennej, rodzic jak wampiry. Tak. To jest dopiero skandal. Oprócz według tego, o czym edukacji. Ty mówiłeś, czyli o cenzurze kazań w kościele, akurat wtedy coś tam. Nikomu do głowy nie przychodzi, żeby cenzurować spektakle teatralne. Nie wiem, czy zauważyliście. No właśnie. Widzę, że masz ochotę wziąć kulturę na klatę. Tak. Biorę kulturę na klatę, albowiem z wykształcenia jestem teatrologiem i to, co się dzieje w Starym, w Krakowie, no, woła o pomstę do nieba. Na szczęście tym razem aktorzy zaprzeczyli słynnej maksymie, dosadnej maksymie do Dejmka, że dupa jest do srania, a aktor jest do grania i nie zgodzili się, żeby wykonywać czynność fizjologiczną na scenie, brukając klasykę polską. Zresztą biorąc uwagę tą maksymę, to dokładnie się połączyło. Ale przepraszam, nie tylko aktorzy, ale również widzowie.
Czyli mamy zaczęło się od widzów tak naprawdę. Czyli mamy zawdzięczamy Staszkowi Markowskiemu, nie, który nie, po prostu kochał ten teatr i wkurzony przyszedł. Nie, ale nie tylko. Pani Elżbieta, doktor Elżbieta Morawiec i tak dalej, to nie tylko Staszek, przy całym szacunku dla Staszka Markowskiego. No ale tylko zobaczcie, do czego dochodzi. Więc tak, aktorzy się buntują, nie chcą grać, widzowie nie chcą oglądać, zostaje nam tylko minister i dyrektor, tak? Którzy czyli wiedzą, oni, co trzeba oni grać, wiedzą, co trzeba grać i jak to ma wyglądać. Politykę równościową. W związku z tym być może dojdziemy do jakiejś takiej nowej sytuacji, że będą teatry bez widzów, bez aktorów, zostaną sami dyrektorzy, reżyserzy i sponsor i sztywne połączenie do budżetu. No. I na każdym krześle będzie napisane: krzesło jest dotowane ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Równości i Spójności Seksualnej. Jak kopulować tą scenografię w momencie, kiedy nie ma kto ją kopulować? Ale to może sam reżyser i scenografia. No ale są jeszcze lalki i tak dalej. Ja przyznam, że patrzę na to ze smutkiem. To nie jest powód niestety do żartu, bo Klata był dobrze zapowiadającym się reżyserem. Ja pamiętam jego pierwsze realizacje, natomiast w momencie, w którym uznał, że orzeszki i miód stoją po stronie homoseksualistów i genderystów, no zmienił się. To był człowiek, który swojego czasu jeszcze chodził z Różańcem. I tak dalej. To znaczy, no to nie jest tylko homoseksualizm. Takim przełomem to chyba był to, wydaje mi się, spektakl Transfer, który został zrobiony za niemieckie pieniądze i tak naprawdę propagował poniekąd ideologię. Omen, transfer. Tak. Ktoś przetransferował środki, ktoś przetransferował. A to nie oznacza, że w Polsce nie można robić dobrego teatru, bo Teatr Stary ma status sceny narodowej, podobnie jak i Teatr Narodowy. I to, co robi dyrektor Jan Englert w Teatrze Narodowym, no to tylko budzi podziw. No ale nie sposób, tylko. Mamy Teatr Polski, który też sięga do klasyki i genialnie to robi. Tu mówię o warszawskim Teatrze Polskim. A tak, ja mam czasami wątpliwości. Ja jakoś teatralnym gestem muszę zakończyć ten program. Ja będę bronił Andrzeja Seweryna, uważam, że... Ja muszę jedno zdanie tylko dorzucić. Moim zdaniem Piotrek Zaremba najlepiej chyba określił to, co... Chwali kolegę z redakcji. Tak, to co dzieje się w Teatrze Starym w Krakowie, nazywając te eksperymenty Klaty jako barbarzyństwo. Słowo barbarzyństwo tu najbardziej pasuje do tego, co w tym teatrze się dzieje. I na tym zakończymy nasze przedstawienie, przepraszam, nasz program. Bardzo dziękuję. Jerzy Jachowicz, Cezary Gmyz, Jan Pospieszalski, Tomasz Sokiewicz. Kurtyna. Kurtyna. I oklaski.